Dzień dobry, z tej strony Nozy Nozy, a ze mną dzisiaj jako wspierający jest Matejko. Patrzcie na tego skina! Wiecie co? Chyba was to nie dziwi, co? Chyba was nie dziwi, że Mati jako największy wspierający tego kanału ma tego skina. Nie dziwię się, że was to nie dziwi. Mnie również nie dziwi, nie dziwmy się temu. Gramy sobie Irelką, ponieważ ktoś mnie prosił aż 5 razy, to znaczy mnie prosicie dużo razy o jakieś tam piki. Ale jak zobaczyłem ten komentarz, też mi się tak źle zrobiło i mówię, dobra, Irelka. Nie umiem nią grać. Grałem nią przed chwilą. I przegrałem. I wrzuciłbym ten mecz. Naprawdę chciałem go wrzucić. Tyle, że zabrakło mi miejsca na dysku. Wiecie, jak to działa? Po prostu ja nagrywam dwa materiały, jak już któryś zrenderuję, to później usuwam. Nie mogłem go usunąć, bo się okazało, że był otwarty w AVI Demo, takim programie. Więc on na chwilę zniknął, ale zaraz się pojawił z powrotem, czyli w ogóle się nie usunął. I tego miejsca zabrakło. Dobra. Renekton, bardzo agresywny pik. Czy możemy grać to? Czy musimy może jednak grać to? Nie ma czasu. Głupot nie chce gadać. Idziemy. Kupiłem Doral Shield. Mam nadzieję, że wyszedłem na tym bardzo dobrze. Bierzemy pierwsze Q, bo z tego co widziałem, to tym się dobrze raz hituje, gdyż zwraca nam to 35 many, czyli ponad połowę. Gramy z jakimś streamerem tutaj, z Chorwacji, jeśli się nie mylę. I z jakimś youtuberem, Mr. Supra YouTube, tak to wygląda. No dobra, to będzie ciężki matchup, na pewno we wczesnych fazach gry, w których Renekton po prostu jest silniejszy, gdyż jest po prostu agresorem. Krokodilo, nie wiem jak go nazwać. Nie bijcie mnie za to. No dobra, możecie bić, ale nie po cycach. Dobra, raz hitujemy sobie. Będziemy mieć pierwszy, drugi poziom. I tak właśnie było, dlatego robię engage. Dlatego testujemy go. Teraz jak go troszkę obiłem, to może będzie się troszkę bał. Może tak być. Albo może tak nie być. No zobaczymy. Na trzecim to ma bardzo takie głupie trajny, że po prostu doskakuje, stunuje, robi Q i jakieś basiczki jeszcze i go nie ma. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to. Być może tym naszym W. O, patrzcie, mamy trzeci poziom. Także ciapciam. Idzie Kazix. Także nie ciapciam. Dobra, może. Nie! Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię! No, ci. Także niestety nie. Dobra. Bez flesza. Ignite'a też? Bez Ignite'a. Także dostaliśmy swój pierwszy wpierdziel na tej linii. Więc kupujemy sobie potkę i wracamy farmić. Który mi pada? Ten pada, dobra. Jezu, jakie to fajne, co? Dobra, to sobie tak ciapciamy. Chcę to szybko spuszować, żeby się rozbijało. Maksujemy W, bo podobno chyba się tak robi. Dobra, fala się przesunęła. Idziemy sobie na kraba. Bo nie chcę, żeby mnie tu zaskakiwał ten nasz kolega. Czy to resetuje autoatak, czy mi się wydaje? Tak to wyglądało. Dziękuję ci. Nie wiem, czy mi to dałeś celowo, czy nie. Ale dziękuję ci. A, ten gościu jest sprytny. Patrzcie, taksuje mi lane'a, nie? No i staksował tego tanka. W sumie nie chciał go staksować chyba, ale się dopalił. Tak czy inaczej, w farmie wygrywamy. Irelką się bardzo fajnie farmi, z tego co zauważyłem. Więc sobie farmimy.
Więc sobie farmimy, więc sobie ciapciamy. Czy możemy tutaj coś zrobić? Idę. Idę i chyba będę w stanie coś zrobić. Jest taka szansa. Widać mnie. Dobra. No to niestety. No to niestety. Ktoś też mówił, Kaziksem zagraj, to jest takie free LP. No i tak chyba jest. Tak chyba jest. Ale jeszcze nim nie grałem. Mamy full HP. On niestety już nie. O, tam zabił nasz kolega. I zepsuliśmy Q. I teraz stracimy na tym. Bo jednak z Q się nas hituje dużo łatwiej. Takie kaleczko, wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, bo wy jesteście kumaci ogólnie. Ogólnie powiem wam taką rzecz teraz. Bo na grupie mamy już 3100 osób. Oczywiście zachęcam wszystkich do dołączania, bo tam dzieją się fajne rzeczy. To jest grupa dla nietoksycznych graczy. Skoro mamy tutaj 16 kasubków, to mogłoby was być więcej, gdybyście chcieli. Jeśli nie chcecie, okej, okay, rozumiem. Nie zmuszam. No i pomyliłem. Ale powiem wam o ciekawej inicjatywie, która teraz powstaje. Powstaje dużo inicjatyw na tej grupie, tak nawiasem. Ale ta inicjatywa nazywa się sekcją rozwojową. Będzie to polegać na tym, że mamy mentorów, którzy zgłaszają się jako wolontariat. I oni będą chcieli pouczyć graczy z niższych dywizji. Czyli jeśli macie problem w brązie i nie wiecie co zrobić, to taki człowiek, który jest w goldzie czy platynie, czy tam wyżej, będzie mógł wam pomóc, jeśli będziecie chcieli. Także zachęcam. Grupa oczywiście bez toksików. Także nie macie się co martwić. Ja bym na waszym miejscu wbijał, naprawdę. Otwieramy jeszcze kodzik artystyczny. I turniejowy. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Mamy duże plany. Zobaczymy, jak to wszystko wypali. Idź sobie! Idź sobie! Dobra, teraz się chcemy troszkę wyleczyć po tym wszystkim. On te fale przesunął, co jest dla nas bardzo miłe. A my sobie tutaj lifestealujemy. Nie ma go. Moi przyjaciele, nie ma go. Jak tam sobie radzi Mati na Black Alistarze? Przypominam, że to jest jeden z najrzadszych skinów w LoL-u. Chyba jeden z dwóch, bo jeszcze jest Human Rise, a.k.a. Young Rise. Jeszcze tylko brakowało, żeby się nazywał Lil Rise. Jak jakiś, kurde, rapero. Kasalin padł. Ale to nic takiego. On ma Tiamat, z tego co widzę, ta animacja. A my mamy siódmy poziom. On ma teraz stula naładowanego i teraz go ma na cooldowny, tak żeby się tutaj będziemy ciarciać. I co, zabije go? Czy nie? Jak myślicie? Nie, za duża odległość. Za szybko biega. Czy on ma buty? Ma. No, ale to już jest tak, że my możemy go ciapciać. No to wychodzi. Kto tam idzie do nas? Ktoś idzie, bo on jest taki teraz, kurczę, koki. Ktoś na pewno idzie. Dobra, zabijemy. Też. Dostał stula, ale nie padnie. No cóż. Wiedzieliśmy, że ktoś tu jest, bo to, że on tak podchodził, to już świadczyło o tym. Ale zaryzykowaliśmy, bo chcieliśmy to zabić, wyfleszować i przeżyć. Niestety się to nie udało. Ale i tak jesteśmy od niego silniejsi, gdyż on ma 50 CS-ów, mamy 75, mamy samobójstwo i jesteśmy szczęśliwi. Co z tego, że jest 8-2? Ktoś by teraz popatrzył i powiedział, nie, przegrałem grę, już nie wyjdziemy z tego, głupi dżungler nie pomógł mojej linii.
Ale tak naprawdę to jungler jest tylko dodatkową pomocą, która potencjalnie może się wydarzyć, ale w każdej grze powinniście zakładać, że się nie wydarzy. Czyli powinniście grać linię 1 na 2 i być w stanie to grać. Naprawdę być w stanie to grać. Na tym polega granie właśnie solo linii. Ale ludzie nie rozumieją. Zostawiłem sobie teraz jumpa, żeby zrobić tak pyk i pyk. Dobra, teraz się troszkę wyleczymy. Ten Kha'Zix to się fiduje na nas. Nie, w sumie już nie tylko na nas, bo ma 3-0. Ale będziemy go później ciapczać. Tam poszło coś nie tak. Ale tam był po prostu Kha'Zix. Zobaczmy, czy tu można mu coś zabrać w takim razie. Bo on jest na dole, linia się spuszczowała. To może mu coś zabierzemy. Są wilki. Nasz streamer się już poddaje. Nie polecam takiego streamera. Ale my będziemy grać dalej. Dobra. Długo nam to schodzi, także już teraz Kha'Zix pewnie zejdzie na tę stronę. Dobra, spróbujemy mu wjechać na ambicje. Jakie skupienie, co? O nie! Straciłem CS-ka. On podchodzi, także wiecie, za każdym razem jak on tak podchodzi, to ja myślę, że to jest Kha'Zix. Zwłaszcza, że on powinien tutaj być gdzieś zaraz. Ujej, ten to jak... Jakich spruł? No nie polecam tego streamera, nie polecam. I tego youtubera, zobaczcie, zobaczcie no! Podobno hakują. No dobra, próbujemy to i tak zagrać. Co nam przeszkodzi? Spytacie się może o poziom. To tutaj jest Silver 3. Także albo w górę, albo w dół. Ale mniej więcej w tych okolicach Silvera. Teraz ich już tutaj zabijają niestety. Bo zeszli do nich. O, Kha'Zix, Yasuo, Lucian. No kurde, nafidowani, jak nie wiem. Ja niestety nie jestem nafidowany. Mam troszkę więcej farmy. Ale nafidowany nie jestem. Nie pomaga mi też to, że ja Irelką nie umiem grać. To jest moja druga gra Irelką. Zastunowałem. Ogólnie takie rzeczy nas tutaj nie wzruszają z tego względu, że mamy lifesteala. Już tu sobie przepciamy. Chyba trzeba tego Yasuo pojechać. Boże, no. O. Czy stać mnie już na Triforce? Chyba tak. Dobra, czekajcie, bo tu będzie manewry robił chyba. Włączaj ulti, dawaj! Ojej! Jej! Ale się musiał chłopak załamać, co? Dobra, zrobimy takiego cheese'a, bo on pewnie poszedł sobie dalej rekalować. Nie. Nie ma go. Turet ma dużo HP, także... Także sobie topniemy.
sukceski są moje. Moje. Dobra, mamy to. 127 farmy. Każdy z tych milionów pulsuje w moich żyłach. Zwiększa moje skupienie. Wzburza moje emocje. Każdy z tych milionów daje mi jeszcze większą nadzieję, że wygram! Dlatego idę teraz na mida i pokażę Chińczykowi... Czemu nikt tego nie broni, halo? Co tu się w ogóle dzieje? Jezu, otworzył inhibitor w 15 minucie do miasta. Dobra, idziemy go zabić. Bejtuj. Bejtuj, mój przyjaciel. To jest taki łatwy kill, że ja nie mam pytań. Ja nie wiem, kto myślał, że ja tego nie zrobię. No tylko, że straciłem teraz turret. A komu go oddałem? Renektonowi, który był bardzo słabym przeciwnikiem i nazywa się Ursus. Jak ktoś nazywa się Ursus, to powinien udowodnić, że jest godzien tej nazwy. Powinien tak zrobić. Ale on tak nie zrobił. 100 Ursus! Nie dam ci tak sobie po prostu pójść. Twoje miliony chcą mnie zrobić w kakao. Ale ja jestem mądry. I spróbuję to ograć. Przeczekam twoje ulti. I wtedy cię zabiję. Taki jest plan. Taki jest plan, Ursusie. No nie, pod turetem się zmieściłem. Nie, nie chciałem. Ja chciałem poza turetem być. No niestety. Chciałem zrobić playsa życia. Ale niestety turet mnie ograł, tak jak Renekton napisał. No ale dobra, no, zdarza się i tak. A zobaczcie, jaki dumny, nie? Od razu trzęsące ręce i tak outplayed! Jest! Jest! Udało mi się! Nie? Tacy gracze są najśmieszniejsi. Naprawdę? Potwierdzam to. Potwierdzone klinicznie. Może do kliniki nie należę? Nie mam takich predyspozycji, ale... Ale klinika potwierdza. Na pewno. Gdzie jest moje Q? Straciłem je gdzieś po drodze. Ciekaw jestem, czy ja w ogóle dobrze robię, że tracę czołga. Nie, to nie robię tego dobrze, ale czy dobrze robię, że jako drugie maksuję E? Chyba tak, bo to się długość tego CCK się ciapcia, to się zwiększa. Dobra, chodźmy do tego mida. Dobra, idziemy to ściapczać. Nie wiem, czy to się uda w ogóle. Ciężko. No patrzcie, a ten pucuje tego tureta ciągle. Też chce być jakiś przydatny, no ale widzicie. Ciężko, ciężko będzie to zrobić przez tego mida z YouTube'a. Będzie bardzo ciężko. No nie, no stary, idź ty. Dobra. Wybejtował go jakoś. Wybejtował. I co powinienem teraz zrobić? Napisać outplay? Nie będę tak. Zamiast pisać outplay, to po prostu zrobię outplay i wygram tego. To jest cel. Bo każdy z tych milionów pulsuje w mojej krwi. Dodaje mi odwagi.
dodaje mi nadziei. Tak. Tak właśnie zrobię. Zwyciężę. Wiecie co? Powinienem zorganizować taką sesję ogólnie. W jakąś grę fabularną. Na przykład Dungeons and Dragons. Albo Warhammer. I zebrać taką grupkę z widzami. Jakiegoś mistrza gry ogarniętego załatwić. I grać. I bym był takim mężnym wojownikiem, który by gadał takie sentencje. To było dobre, co? Ale to było dobre. Pomóż mi, Turecie. No nie! Nie to! Cholera. No ciapciasz czy nie ciapciasz? Szkoda, że ten bit jest taki puszczęty, bo to nam teraz tak utrudnia wszystko, że masakra. No i znowu nie w to. Dobra. Czy my coś tu możemy zrobić? Chyba pozostaje tylko ciapciać. Albo aż. Jak on ma tutaj smaka na pętę chyba. Ojej, uniknął. No i zrobił tego tripla. No ale pęty nie zrobi, bo niestety, żeby nas zaciapciać, to musi się namęczyć. Ojej, ojej. No i patrzcie, no i patrzcie. Muszę tu iść. Turetku. Psujesz mi nas hity. Dobra. Próbujemy wyfarmić. Mamy 200 CS-ów. Lepszą farmę w grze. Zgarniamy żniwa, no bo zabijając tego jasło, to jednak trochę nam wpada. Tylko najgorszy jest ten teamfight, bo trzeba ich ładnie zaciapciać. O, nice. No, Mati, nie powiem. Ładnie ci to wyszło. Ładnie ci to wyszło. Podejdziemy tu. No dobra. Teraz bronimy bazy teraz. Musimy tak właśnie robić, żeby łapać jakąś darmową kasę. Rosnąć i nie oddawać tej przewagi, którą budujemy. I będzie wszystko ok. Pomóżmy mu, żeby szybciej można było obronić innych. Dobra, patrzcie, udaje, że go nie widzę. Siema. Podobno byłeś nafidowany, mój przyjacielu. Tak słyszałem. Ale to chyba jakieś nieprawdziwe legendy. Bo jest tylko jeden mężny wojownik w tej krainie. Znaczy jestem w sumie taką kobietą, jakby nie patrzeć na moją postać. I to chyba tak nie pasuje do tego, co tu się dzieje, ale... Dobra, kupmy sobie jakieś resy, zrobimy, patrzcie, w ogóle tu jest full AD. Tylko szkoda, że oni się wywalają, bo nas tam nie ma, żeby teraz z tego skorzystać i im wydupcyć bombę. No ale zrobimy tego armora, bo jest głównie przewaga AD. Tylko Morgana jest w AP, próbuje ich tam ratować, budując jakąś psydrę, budując jakieś rzeczy, których ona nawet nie zna, nie wie jak ich używać. Dobra, bo tutaj mamy naszego mężnego trybne. No i widzicie, kurde. Tylko jest to kupą. Nie mogę kliknąć. Dobrze, że Mati wjechał, bo naprawdę już było ciężko.
Ale to skupczyłem i teraz kasa przyszedł się wywalić. Ajajajajajaj. Nie umiem ciapciać. Mogłem to zagrać tak, żeby tego Luciana od razu zabić, ale chyba przerwałem sobie autoataki. Mati uratował niby mój honor, ale... No, ale to trwało za długo przez to, że Mati musiał to robić. I się wywaliłem. I oddałem tę przewagę trochę. Ojejoj. Ciężko, bo ja nie wstanę. Chodzi o to, żebyście miniony tylko klirowali. No i dobra. No i dobra. Nic mi to nie dało. Już tak na pałę się wbijam. Nic mi to nie dało. No niestety, chyba nie wstaniemy z tej gry. Z tego względu, że ja nie umiem tą ręką wykorzystać tej przewagi, którą mam. Nie wiem, nie mam wyczucia. Cóż mogę powiedzieć? Szkoda. Ale myślę, że byłem dzielnym ciapciaczem. I pomimo tego, że Irelka nie jest moją mocną stroną, albowiem to moja druga gra, to jakoś tam ciapciałem. I jestem dumny z mojego ciapciania. Pamiętajcie, grajcie tak, aby być dumnym ze swego ciapciania. Chociaż patrzcie tutaj coś, no, 5 sekund, jakbym był. Jakbym był, coś może bym ciapciał bardziej. Poszli na Infernala. Nie ma czasu, co wy robicie? Dobra, czekajmy na nich. No i co, nie przechodzą tu? To zawsze coś. To zawsze coś. Myślałem, że zrobią Drake'a i od razu będą szli na Barona, bo to było możliwe. I jakby tak zrobili, to myślę, że bylibyśmy w stanie ich tam zainstalować. Teraz chyba idą na Barona. A, dobra, idą na mnie. No cóż, wszystko wcisnąłem, co tylko mogłem w powietrze. Nie wiem, nawet nie patrzyłem, co ja robię. Szli po mnie, a nie po Barona. Gdzie ja byłem? W obłokach. No, byłem, myślałem, gdzieś w obłokach, naprawdę. Także z taką Irelką to raczej gier nie wygrać. Także nie polecam takiej Irelki jak ja. No cóż, ale musi być jakaś przegrana na tym kanale. Pewnie gdybym zagrał to na brązach, to tej przegranej by nie było. Ale niestety do Silvera Bronze to już jest bardzo duża różnica, wbrew pozorom. Naprawdę, to jest bardzo duży skok. Także niestety... We mnie tkwi Silver i popełniam błędy na tej dywizji grając Irelką, ale chcieliście, to zagrałem. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za komentarze, dziękuję za lajki, dziękuję za wszystko. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.